Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą historię, a ty na sam dobry początek mógłbyś zostawić lajka? Wiem, żebyś mógł, słuchajcie. A my chyba bez zbędnego przedłużania lecimy dalej. Jeżeli nie pamiętacie, co robiliśmy w poprzedniej misji, no to tutaj szybciutkie przypomnienie. Próbujemy uratować jakiegoś gościa, który zajmuje się magią. Jest synem jakiejś hrabiny albo coś takiego. No i tyle. I właściwie to tyle. Musimy się spotkać z tym Ingrid Wegerburg, czyli tą mamą i uratować jej syna. Pomagamy oczywiście Przepraszam was na Triss chwilę. Pani. w wykonaniu tej Tak, to ja, misji. ta od pstrągów. A tak, oczywiście. Proszę mi wybaczyć te środki ostrożności, ale może chodźmy porozmawiać gdzieś na uboczu. Kurczę, tragicznie wygląda ten Geralt. Ubrałem go tak źle. Ja nie wiem, ja wszystko Dziękuję, ostatnio że źle robię, zgodziliście mam się mi wrażenie. pomóc. Mój pokojowiec uprzedził mnie, że przyjdzie pani z przyjacielem. Wolałabym, żeby jak najmniej osób wiedziało o ucieczce Alberta, ale skoro pani mu ufa, jak nikomu innemu. Łowcy dali o sobie znać? Odkąd napadli mojego Muzyka w ogóle sługę z na Gwinta. rynku, nie. Wszystko ucichło. Ale jeden ze strażników, którego udało mi się przekupić, powiedział, że coraz więcej mówi się o Albercie. A skąd w ogóle straż dowiedziała się, że pani syn zajmuje się alchemią? Cóż, niestety nie mogę ręczyć, czy to sam Albert nie pochwalił się komuś jakimś eksperymentem. Jest bardzo beztroski. Całkiem jak jego ojciec. Miły to był człowiek, ale przygłupi. Pożarł go krabopająk. Nie wiem, czy słyszeliście. Musiał dużo podróżować. A skąd? Próbował je hodować. Może powinnam się cieszyć, że Albert znalazł sobie tak bezpieczne zajęcie jak alchemia? No nie wiem, czy alchemia jest bezpiecznym Chodźmy po Alberta. Gdzie teraz jest? zajęciem. Zabawia gości na przyjęciach zawsze wszędzie go pełno, więc nie chciałam, żeby ktoś nabrał podejrzeń. Kiedy będzie mógł wyjść? Musimy poczekać, aż goście wypiją tyle, by zauważali już tylko tace z pełnymi kielichami. To nie potrwa długo. Pani syn jest gotowy do drogi? Będziemy musieli działać szybko. Tak, dopilnowałam wszystkiego. Gdzie go zabierzecie? Lepiej, żeby nie znała pani szczegółów. Będzie bezpieczny, obiecuję. Ale. Proszę zdać się na mnie. Nie pierwszy raz to robię. Wiem i dziękuję. Jak go rozpoznamy? Nosi maskę pantery. Wie, że po niego przyjedziecie i jest bardzo podekscytowany. Obawiam się, że nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jak mówiłam, nie jest zbyt bystry. Proszę się nie martwić, doskonale się odnajdzie w towarzystwie niektórych czarodziejów. Geralt! Pójdziemy go poszukać. Będę czekać na wieści. Dobra, odszukaj Alberta Welgerburga, nosi maskę pantery. Chodźmy poszukać Bestia Alberta. życia i śmierci. Dobra, no pewnie, że idziemy. Ty, a gdzie ty posłałeś? Nie w tą stronę ja poszedłem. Poszedłem? Poszłem? Jak się w sumie to odmienia? Też jestem debilem. Ty! Normalnie, tak o tutaj. A to taka impreza, co? O kurde. Ja myślałem, że tutaj porządne tutaj, wiesz, szlachcice i tak dalej, a tu chłopie. Normalny burdel jest. Dobra. Nosi maskę pantery. A to ja mam go naprawdę szukać? Myślałem, że będzie zaznaczony na czerwono albo coś takiego. Pantera. To takie maska jak ja? Nie no, średnio mi ta maska moja na pantery wygląda, to chyba niekoniecznie. Nie wiem, dobra, będę chodził kurwa i klikał wszystkich, nie, bo mi się nie chce. Nie no, tu nikogo nie ma, no. Idziemy dalej. Może tutaj. Maska pantery. O! Tak? To chyba pantera. Ładna maska. Albert Wegelbud? Nie. Jestem czarną panterą. Ach, panie hrabio. Wysłała mnie twoja matka. Musimy porozmawiać o wycieczce do Nowigradu.
Przysyła nas twoja matka, Pantera. Inkognito, inkognito, nie mówimy co, gdzie, jak, po co. Tak, kiedy możemy opuścić posiadłość? No, matka mówiła, że lepiej poczekać, aż wszyscy więcej wypiją. Poza tym, później będą fajerwerki, to odwróci uwagę. Kiedy się zaczną, wymknę się do ogrodu. Spotkajmy się w labiryncie. Będziemy tam na ciebie czekać. Dobrze, ale najpierw koniecznie spróbujcie tego różowego Fiorano. Koniecznie. Chłopie. Pracę nie piję. Albert nie zapomni, po co zorganizowali to przyjęcie. W ogóle to nie piję tak generalnie. Czekamy w ogrodzie? Widziałam tam taki miły zakątek. O, miły zakątek w ogrodzie, co? No dobra. A to gdzie ten miły... To gdzieś indziej jest ten miły, to nie jest tu, tak? Nie, no to idziesz? A tu co się w ogóle dzieje, czekaj. Tu się wszyscy gdzieś tam patrzą. O kurwa, psy. Wyglądają groźnie. O, tyś sławny Geralt z Rivii, prawda? No dobra. Chodź, Tyris. Idziesz, gdzie jesteś? O, biegniesz za mną, dobra. Do nogi. Lis prawie jak pies. Ona przebrała się za lica. O to mi chodziło. Dobrze, że każdy zrozumiał mój żart. Nie, no tak naprawdę nie o to mi chodziło. Ty, nie idzie coś. Wolno jej idzie. A może jak tutaj... O! Tak, tak, tylko... Skąd ty mówisz do mnie? Co za ulga zdjąć maskę. Choćby tylko na chwilę. Będziemy mieć stąd dobry widok. I nawet jest wino. O. Tak strasznie dawno nie byłam na żadnym przyjęciu. Wydaje mi się, że... Naprawdę miła odmiana po nowigradzkich kanałach. Zaraz będzie kamerka ukrywana. W takim razie dobry moment, żebym cię zapytał. Tak? O tego czarodzieja, którego to spotkaliśmy. A, Amorice, co chcesz wiedzieć? Skąd się znacie? Geralt, wszyscy czarodzieje się znają. Niektórzy mają ponad 100 lat, a to sporo czasu na nawiązywanie znajomości. W takim razie kiedy go poznałaś? Na innym przyjęciu. Dawno temu. Podszedł do mnie i od razu zaproponował, że przeteleportuje nas w jakieś zaciszne miejsce. Wygląda mi na takiego. Tak? A mnie wtedy wydawał się słodki. Uganiał się za mną potem jeszcze przez jakiś czas. Miałem wrażenie, że nie przepada za tobą. Myślę, że chętnie widziałby mnie w roli swojej podopiecznej, nie przywódczyni. Ale to ty organizujesz ucieczkę czarodziejów z Nowigradu. Czasami naprawdę nie wiem, jak udało mi się zebrać ich wszystkich. Czy właściwie kogo ona ma? Do ucieczki przygotowanego. Przygotowanych. Sporo tych czarodziejów, bo na razie ze dwóch widziałem, nie? Urok osobisty, nie miałem nikogo innego, po prostu masz charyzmę, to twój urok osobisty. To kwestia twojego uroku osobistego. Uważaj, to brzmiało prawie jak komplement. I dobrze, to niechcący? To niechcący. To niechcący. Nie wiem jak to jest, że ciągle mówię przy tobie takie rzeczy. Ciągle? Ja chyba jakoś inaczej to zapamiętałam. Ktoś idzie. To Albert? Nie, to jakiś zabłąkany gość. Dobrze, że Geralt powiedział to w taki sarkastyczny sposób, jaki ja właśnie myślałem, że powie. Pewnie szuka swojej towarzyszki. Jak w tej elfiej bajce o żabiej pliszce. Inhu, inhu, bak, brocha, pomalutku mała żabko. Cii, chodźmy stąd. Ja w ogóle Geralt się może nawalić? Bo ja mam wrażenie, że tak... Średnio. Mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko jak ja. Im szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. O nie. Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem, całkiem. Całkiem co? Całkiem gołe! I co? No to idę. Idę. Kurczę, Triss wygląda jak normalnie ja, jak nie piję alkoholu, to też tak jest, że jak walniesz sobie browca, później tak wygląda, raz na pół roku. Jeden browar i chłopie, nie wiesz co się dzieje, nie? Ale później już to wraca, nie?
To jest tak, że raz miałem takie coś, że przez ze 3 dni, w ciągu 3 dni chyba 3 razy piłem. Idziesz? I jakkolwiek w cugu alkoholowym byłem i kurde. Ale tego, no i na początku wypiłem tak dosłownie drinka i złem chłopie, poszedłem spać, a później walnąłem tam 6 drinków trzeciego dnia i już było git. Faktycznie tak jest, że jeżeli człowiek nie pije, no to walnie drinka i jest kurwa dedek. Kielon jest po tobie, nie? Ale jak pijesz, to faktycznie... Po cały tris? Jo, cię kryńca! Pewnie, że tak. Zjebałem. Ja zwykle spierdolę wszystko. Ty, dobrze wyszło. Właśnie chciałem powiedzieć, że może warto by było usunąć kamerkę. Ale w sumie tu nie ma takiej sceny. Bardzo erotycznie. Pani Marigold. Popsułem, popsułbym, mój ryj popsułby klimat po prostu wtedy. W sprzyjających okolicznościach. Dobrze powiedziane. Ale na pewno to nadrobimy. Muszę koniecznie pokazać pani moje receptury alchemiczne. Nikt cię nie śledził? Chyba nie. Na wszelki wypadek zamieńcie się maskami. My pójdziemy przed... No i ja mam wpierdol dostałe za niego? W stajniach czekają na nas osiodłane konie. Dobrze, tam się spotkamy. Ja powiem wam, no nie wiem, czy ta maska coś da, jak ja przecież jestem łysy, znaczy łysy, w sensie mam kitkę i jestem siwy. Raczej trudno mnie będzie pomylić z młodym kurczę Wegelburgiem. Czy Wegelbergiem, nie, Wegelburgiem. Nie, Wegelbergiem. Dobra, wydostań się z labiryntu, damy radę. Mogę skakać? Mogę. Ale chyba tędy raczej nie przeskoczę, żeby sobie tak dla jaj sprawdzić, co tam. No nie da rady. Czyli musimy iść tradycyjną drogą. Albert! Albercik, jesteś ukochany! Tu jesteś! No to jak będzie z tym prywatnym pokazem? Pewnie. W innych okolicznościach dałbym z siebie wszystko. Oj, przepraszam, ja... A poznała po głosie. O, to jest fajna maska. Tych gości, co leczyli kiedyś. Mieli takie maski. Lekarze. Zajebiste, nie? Mega straszne. Żadnych sztuczek, bo jeszcze siniaków sobie jaśnie paniczna robi. Nie sądzę. Wyobrażacie sobie, że idziecie kurwa do lekarza. On ci chłopie jakieś kurwa żelazne gówno wkłada do nogi, upuszcza krwi, żebyś jeszcze 3 razy słabszy, a ty masz chłopie guza na nodze kurwa wielkości kolana, nie? I chłop mówi tak: przebijmy to, zobaczymy co się stanie, nie? I na żywca, bez nieczulenia. Albo ci to wycina jakąś kurwa, nie wiem, nozem. Moje mane gówno kiedyś. Dobra, już mnie wkurwiliście, nie? Nie ma takiego kurwa, wypierdalać. Dobra, wszystko pięści, wszystko fajnie, ale... Panowie. Ja zaraz będę musiał... Znaczy już muszę, jaskółeczkę bym walnął. Nie mogę zrobić w trakcie walki jaskółki? Przecież to nie ma sensu, kurcze. Jak nie mogę jaskółki w trakcie walki, jak właśnie po to jest jaskółka. Żeby w trakcie walki jej używać. A swoją drogą bym wam musiał pokazać skille. W jakie zainwestowałem swoje punkty, które miałem. Tym razem nie poszliśmy w czerwone drzewko ataku. Nie wiem, czy jestem w stanie to teraz zrobić. Jestem. To na szybko wam tylko pokażę. Tylko zainwestowałem w alchemię. I to jest zatrute ostrze. Olej nałożony na ostrze powoduje, że każde trafienie, na każdym trafieniu istnieje minimum 6% szans na zatrucie przeciwnika. I czas działania eliksirów daje nam plus 10%. Wydało mi się to całkiem spoko. Mówię, nie no, może nie idźmy tylko i wyłącznie w ten czerwone drzewko. Chociaż czerwone drzewko jest bardzo spoko, bo ono nam daje no dużo damage'u. To wydaje mi się, że to zatrucie jest naprawdę fajne, nie? Że to też może mega dużo damage'u nam dać. Szczególnie, że my używamy calusieńki czas, kurczę, tych olejów. Więc naprawdę może nam zwiększyć troszeczkę damage. Przez co walki będą przyjemniejsze. Znaczy przyjemniejsze, no łatwiejsze będą, nie? Unik. No, musimy poczekać na jego atak, pyk, kontra i ciała, kurwa. Pach, pach. Oglądałem fame MMA. Chłopie. Wiem, co to prawdziwa walka. O nie, to jest labirynt. No tak, można się zgubić.
A przecież jestem wiedźmakiem. Powinienem sobie poradzić. Kit? Mogę tędy wyskoczyć? A tu jest przejść, wyjść. Dobra. Spotkaj się z Triss i Albertem. O kurde, Alberto? Albert. O, to przypomina trochę flagę Brazylii, swoją drogą. Te kwiaty. Tamte przynajmniej. Ale ładne, ty nawet nie zauważyłem fajerwerków. Jo, cię kręcę, jakie ładne fajerwerki. No fajne, mi się podobałem. Nawet w grze wyglądają ładnie. Nie wiem, co fajerwerki mają w sobie, że wyglądają zajebiście. A są mega niebezpieczne, bo zabijam ptaki i tak dalej, denerwują psy. Generalnie do kitu fajerwerki, ale... Ale co? No w sumie fanem nie jestem mega. Tak szczerze mówiąc, to jest... Jak się dowiedziałem, że zabijałem ptaki i tak dalej, to nie oglądam, ani fanem nie jestem. Wszystko w porządku, pojawiły się małe trudności. Pojawiły się małe trudności, ale... Mini. Nie, mam jeszcze trochę czasu. A już nie idę. Ale proszę wysłać kogoś do ogrodu, żeby się nimi zajął. Dopilnuję tego, a wy się pośpieszcie. Dobra, o kurczę, sorry widzowie. Wszystko gotowe? Tak, odebrałam twoje miecze od strażnika, a Ingrid przekazała mi już pieniądze. Jest ich dużo więcej niż myślałam. A podział? Jakaś marża dla mnie? Cieszę się, że mogłem pomóc. Świetnie, to gdzie jedziemy? Świetnie, to gdzie jedziemy? Ty nigdzie. A w sprawie tego przy fontannie nie powinniśmy. Wiem, że to przeze mnie. Wino uderzyło mi do głowy. Przepraszam. Triss, nie przepraszaj. Pani Marigold? Musimy już iść. Wiem. Uważajcie na siebie. Ale kurczę, oła. No warto by było poćwiczyć troszeczkę, ale mnie wszystko boli, cholipka jasna. Dobra, zadanie zaktualizowane. Właściwie to powinno być zakończone, a nie zaktualizowane. O, zadanie zakończone. Nowy znacznik, rezydencja Wegelburdów. Dobra, nieistotne jaka rezydencja. A co tu się dzieje? A to są służący. Normalnie w takich namiotach oni mieszkają, a i tam jakieś świnie, tak? O kurde, to jest ta laska od tych koni, tak? To ze służącą my rozmawialiśmy wcześniej. Z jej służącą i szukaliśmy jaskra. A to ta jest, dobra. Kurde, fajne miejscuwa. Duża, kurczę, ktoś musiał się trochę napracować, żeby to zrobić, no. Jo, ciekieńca pas, tam jest dom. Fajnie to wygląda, no. Nie wiem, szkoda chyba, ale szkoda... Kurczę, mam trzy myśli naraz i nie umiem tego powiedzieć. Szkoda, że zostanie ona wykorzystana tylko do jednej misji. Bo z tego co kojarzę, właśnie do jednej misji tylko i wyłącznie użyta będzie. Mam 15 poziom. To znaczy, że naprawdę bym musiał zacząć zrobić te poszukiwania i poszukać jakiejś szkoły gryfa i tak dalej. Obiecuję, że w przerwie między odcinkami poszukamy różnych schematów i na następny odcinek będziemy mieli jakieś fajne schemaciki. Albo w następnym odcinku, albo w następnym odcinku. No i nie zostało nam nic innego oprócz misji na Skellige, ale ich nie chcę teraz wykonywać, więc Agwin nam został. O, komanda wiewiórek? A mam zaznaczone na mapie, gdzie jest komando wiewiórek? Co ty dupcyś? No to ja idę normalnie wygrać, chłopie, od komanda wiewiórek unikalną kartę. I to nie będzie tylko i wyłącznie partyjka Gwinta. Tam zadzieją się ciekawe rzeczy, także nawet jeżeli nie lubicie Gwinta, to polecam zostać, bo wracamy do naszego zioma, czyli Vernona, którego mieliśmy okazję
poznać w Wiedźminie 2. I pewnie w Wiedźminie 1 też, bo coś kojarzę, że tam była scena w Wiedźminie 2, w których on nas torturował i my sobie siedzieliśmy, ale my się znaliśmy, coś takiego. Ten świat Wiedźmina dziwny. Ale każdy walczy tutaj o swoje wpływy, tak? Tak samo jak i on. Stanęliśmy mu po prostu na drodze w tamtym momencie. No to musiał sobie z nami poradzić. Byliśmy tylko i wyłącznie przeszkodą. Jest tu faktycznie jakiś obóz. Boka. Tu się dzieje. Witam, witam. Skojatel. Siemalu. To ty. Dziękuję za ratunek. Będę ci wdzięczny do końca życia. Co? Skąd mnie znasz? Widzieliśmy się dawno temu w Brokilonie. Możliwe, ale niestety nie pamiętam. Nic dziwnego. Byłeś wtedy ciężko ranny. Gdyby nie opieka Driad, pewnie byś z tego nie wyszedł. To było tak dawno, że mam wrażenie, jakby zdarzyło się w innym życiu. I może rzeczywiście tak było. No nie pamiętam tego. Pokaż mi swoje towary. Nie zobaczę, co masz do sprzedania. Oj, wariacie, jeszcze jak. Pokaż tu. Jakiś jest mieczyk, ale on nie jest ani lepszy, ani gorszy. Jest taki sam. Ulepszony glif akcji. O, ile to kosztuje? 2,5 klocka. Ciekawe. Fajne schemaciki tu są na różne rzeczy. No ale już w sumie ja chyba mam wszystkie schematy, co są mi potrzebne. Już mam wrażenie, że te schematy po 30 razy pokupowałem. Bo one tutaj chyba nie są napisane, które posiadam, nie? No chyba nie. Więc wydaje mi się, że posiadam już całkiem sporo tych schematów. Suszone owoce, dobra, ale nie chcę wydawać pieniędzy, bo drugie nie mam pieniędzy. Kart nie masz, a to w karty bym chciał zagrać, żeby zdobywać karty. A co, też nie masz? Ewentualnie. No. Przyjemnie zmierzyć się z kimś nowym. No dobra, no bez rybiu i rak ryba. Zagram z tobą, postawię nawet jeden z moich unikatów. No to grajmy. Nie wiem, co mówiłem wcześniej. No to wyciągaj karty. A, że chciałbym kupić po prostu karty. To mnie najbardziej interesuje. Karty. No to gwincik. No jak nie, jak tak. Dobra, czy mamy tu jakąś nową, ciekawą kartę? Krwawy Baron. Zoltan Boris. Nie ma nic ciekawego. Dobra, rozpocznij w takim razie. Chłop gra Skojatel. Wyobraź się sobie, że chłop gra Skojatel, skoro jest Skojatel. Dobra, ten przywołuje Kaleba, to możemy wymienić. Kaleba też bym wymienił. Robimy coś takiego. Co chłop robi? Przede wszystkim jego karta co robi? Zniszcz najsilniejszą jednostkę bliskiego starcia twojego przeciwnika. Okej. Beznadzieja. Dobra. To co my chcemy grać? Raczej pod pierwszą linię to nie chcemy grać, ale możemy sobie jakiegoś sportowego Lambercika rzucić. Szpieg. Bardzo elegancko. Bo my sobie mu tego szpiega junkniemy. Junk. Okej. Pyk. O, i kolejny szpieg. Bardzo fajnie. Kurczę. Dijkstra co daje minus 7 punktów. To jest mega dużo. Minus 7 punktów i karta za free. Fajnie są ci szpiedzy. Okej, spalił po dwie karty. A gdzie? Dobra, nieważne. No to co? Eskiel. Chłop ma dwie karty mniej. A my chcemy to koniecznie wygrać, wydaje mi się. Jeżeli rzucę to, to wygram, bo mam 3, 6, tak. My chcemy to konkretnie wygrać, więc gramy. Gramy. Pyk, katapulta. Kojarzę tego zioma. To jest przywódca, nie? Skojatel, przynajmniej był. Kurewsko celny jak na faceta z jednym okiem. Jak on się nazywał? Jorvet. Był w Wiedźminie dwójce. To łączy się z Trebuszem. Przywołuje Trebusz. Ja bym chyba nie chciał przywołać Trebusza. Może odpuścimy? Może odpuścimy, co? Kurde, odpuśćmy. Mam 3 karty przewagi, właściwie 4, bo następną rundę wygramy i dobierzemy sobie jeszcze jedną kartę. Wydaje mi się, że nie ma co tego forsować, tak szczerze mówiąc.
O kurde. No to my zagramy tak. Cyk. On pewnie spasuje, więc my zagramy Jennifer. Jennifer z Wergerbergu. Chyba Jennifer. Bo i tak Geralda w talii nie ma, więc nic nie przyzwie. No jest, ostatnia runda jest nasza. Oj, na pewno, teraz to już na pewno jest. A nie, nie, nie jest nasza, bo on sobie to przecież użyje i spali mi tą kartę. Znaczy jest nasza, tylko na 90% to jest nasza runda, tylko chodzi mi o to, że słabo, że mi spali tą kartę. Muszę trochę bardziej myśleć nad tym, co mówię, bo wpadam w jakiś słowotok i właściwie wyjebam go. Kompletnie się nawet nie zastanawiam. No dobra, zmierzony i to chyba konkretnie zostało. Jeszcze moglibyśmy Shani tą przyzwać tego. Ale pasujemy, nie ma co przedłużać, dzięki. Cholera, tak liczyłem na wygraną. No nic, uczciwie wygrałeś tę kartę. To już chyba wiem, jaką talią będziemy grali tutaj na turnieju, w Pinta. W Cyrilla, pochczam, gdzie będziemy w Nowigradzie grali chyba ten turniej Winta. Dobra, a tutaj ty, wariacie, ja o dwie karty. Fajnie, Win zakończone rozgrywki, super. Ty, tylko tu nie miał być Vernon czasem, wariacie? Halo? Ja myślałem, że tutaj my się z Vernonem spotkamy, że tu jakieś zadyma będzie, czy coś. A tu tylko i wyłącznie z gościem grałem w karty? Jeszcze z gościem, którego w ogóle nie pamiętam. Ja tak dla widza powiedziałem, że chłopy, zostańcie, jeżeli tutaj nie lubicie Gwinta. Zachęciłem widza i co? I tak go bezczelnie widz został oszukany? Niedobrze. No nic, no ale szybka to była misja poboczna, także za bardzo chyba się nic nie stało. Dobra, no to co? Wykonujemy dalsze misje, czyli dorwać juniora, nie? Odszukaj skurwiela juniora, udaj się na ring, udaj się do kasyna. No to udajmy się do kasyna może, co? Kurczę, udajmy się najpierw do kasyna. To jest nasza misja. Już mi się podoba. Kasynko. Szkoda, że chyba nie będziemy mogli obstawić. Przynajmniej z tego, co ja pamiętam, jak kiedyś grałem, to nie było możliwości obstawiania pitosu w jakiejś kości. Ale może ta możliwość się pojawiła, byłoby to wybitnie fajne, jakbyśmy mogli sobie teraz jeszcze w kasynie pograć. Hazardzik? Hazardzik zawsze na propsie. Oczywiście za wirtualne pieniądze, bo wiadomo, że hazard jest niesamowicie niebezpieczny, jeżeli się nie umie grać. Przede wszystkim, jeżeli się gra, żeby wygrać. Hazard się fajnie gra, jeżeli gramy sobie tago. Dla żartu. Czemu mam misję dorwać juniora zaznaczoną jako misję poboczną? Patrzcie. Chyba, że te... Nie, w sumie może te zielone... Nie no, zielone to są misje poboczne, ba. W ogóle zielone to są chyba poszukiwania jakieś. Więc nie wiem, czemu tu mam zaznaczone na zielono misję dorwać juniora. Ale dobra, kasyno jest tam. Także my udajemy się szybką podróżą. Halo. Szybką podróżą pod kasyno, do bramy południowej. I stamtąd do kasina. Może będziemy mogli coś obstawić, może będą jakieś walki do obstawiania, nie wiem, kurczę, nie pamiętam, żebym był w kasynie w tej gierce. Pamiętam tutaj po nitce do kłębka, tu jest jakaś misja na 11 poziom sumy. Co to jest? Zadania. Ale to nas prowadzi do tego. To nas prowadzi gdzieś na Skellige. To nie chce mi się tego robić. Pamiętam, że u Skurwiela Juniora... A, bo nie spoileruję. Nie no, pamiętam, że byłem u Skurwiela Juniora, jak wcześniej grałem. Tylko nie pamiętam, żebym był w jego kasynie. Chyba nie jest to jakiś mega giga wielki spoiler. Gdzieś tu widzę handlarza. Giga mi to denerwuje, że nie mogę do niego wejść. Jest handlarz. O! Warto się tu rozejrzeć. Co ty gadasz, ty? Normalnie tutaj rynsztunek szkoły kota jest? W pieprzonym Nowigradzie?
No dobra, no to się rozejrzę, co nie, jak tak, pokaż. Świeca. Jesteś biedaki. Na biedaka. Wiadomo. I poka. Schemat ulepszony srebrny miecz wiedźmińskiego cechu kota. Ale jaja. To oni takie biedaki, a chłopy tutaj taki skarb mieli. Nie wiedzą jeszcze, nie wiedzieli. Tego co rozumiem, to tutaj te schematy tych ulepszonych cechów i tak dalej, to są warte jakieś kosmiczne pieniądze. A pamiętam go, to jest ten lichwiarz, tak? Tak, dobra. Nie, to nic nie chcę. Bywa. Bo jednak nie ma chyba lepszych mieczy na świecie w tej grze, jeżeli te wiedźmińskie miecze. Tu jest jeszcze jakiś handlarz. Możemy... A, pamiętam go, też pamiętam. To jest ten Menel, ujebany cały. Także pasujemy. Gadanie z nim, bo... Czego tu chcesz? Bo i tak nie ma nic ciekawego w ofercie. Zagrać, zabawić. O, tak, tak. Wejście tylko za zaproszeniem. Oto moja przepustka, wejdę tam po waszych trupach, może się jakoś dogadamy, panowie. Może jakoś się dogadamy. Słyszałeś go, następny. Nie dogadamy się. Ile chcecie? Pamiętaj, co ci mówiłem, trzeba grzecznie. Troszkę się nam cierpliwość kończy. Nie chcemy od ciebie ani pieniędzy, ani nic innego. Idź stąd, bo się podkurwimy i przestaniemy być mili. Kręcisz się tu jak gówno przed. No nic. Czasem mówią, jak to mówią, trudno. Jeszcze igni wam przypierdolę. Wyciągaj miecz, co się będziemy bawić. Na pięści? Czemu na pięści się bawimy, no? Czemu oni mają pałki? Przecież to jest mega giga nie fair w ogóle. Odpalę mi Gerward ekwipunek, bo mnie zdenerwowałeś. A ja nie mam mieczy A, bo co, ja mam za gówno w ogóle założone. Zakładaj mnie te moje zbroje. Zapomniałem to w ogóle pozmieniać, ty. Jak głupek. Powiem wam tak, zginąłbym ze 50 razy pod rząd i bym się dopiero zorientował, jestem przekonany o tym. Bym zginął 50 razy i bym się w życiu nie zorientował, że ja w ogóle nie mam zbroi na sobie, nie? Ja jestem turbo... nierozsądny, niemądry. Dobra. Trzeba założyć miecz, założymy no standardowy chyba mieczyk. Zobaczymy, czy te zatrucia w końcu wejdą. I kuszę. Kuszę, cyk. I do tej kuszy jakieś tutaj bełty rozrywające niech będą. Możemy już miecza wyciągnąć? Oni mają... O, oni mają miecz, no i... No i cacy. I pa. No i teraz jest cacy. Dostał zatrucie, ale niestety miał za mało HP, żebym mógł zobaczyć. Czy faktycznie dużo damage'u to zadał? O, witam. Już chowam miecz, panowie. Do pochwy. Co się dzieje? Kurwa, no. No przecież... Przecież byłem miły, no. O co wam chodzi? To jest jakaś postać fabularna. O kurczę, żebym nie zginął. Quen. I tego, jest kuła. Kurczę, niby to jest tylko 10%, które mi daje tutaj. Bo to umiejętność, którą dałem w eliksiry, to daje mi 10. Tą zdolność, co daje zatrucie, daje też mi 10% dłużej trwania eliksirów. To jest niby 10%, mam wrażenie. Ale też mam wrażenie, że jakoś faktycznie dłużej to trwa, no. Że można się nacieszyć. Dobra, a to dealer jest. Ja myślałem, że to jakaś postać, że on się tak nazywa. Dużo daje mu to zatrucie? Kurczę, no trochę chyba daje to zatrucie. On zaraz się wywali, ma. A nie. Ale sporo chyba dało to zatrucie. Tak mi się wydaje. Całkiem okej. A fistek, pozbierajmy co oni tu mają. W ogóle trzeba posprzedawać trochę rzeczy. Bo powoli zaczyna się syf w ekwipunku. Będziemy musieli się udać i do naszego krasnoluda, który jest tutaj w tym kasztelanie.
Nie, to się jakoś inaczej nazywa, to nie jest kasztelan. Kasztel? Chyba po prostu kasztel. Kasztel barona. I tam mu posprzedajemy wszystkie rzeczy, bo... No bo on jest koksem. Pływy... 39 tysięcy korol. Dłużnicy. Jest tu ktoś ciekawy, kogo znam? Nie znam. Jakiś hrabia, ale to nie mam pojęcia, kim są te postacie. Nawet jeżeli powinienem. Niestety pamięci do imion i nazwisk nie posiadam. Dobra, tutaj czysto? Czysto. Niestety czysto też, jeżeli chodzi o przedmioty. Nie można nic podnieść. O, witam! Ty! A co wy tu tak w ogóle, kurwa? Co wy tutaj tak, panowie, strzeżecie? O kurde, wyjebałem się. Dobra, nie te przyciski kikłem. Kurwa, cze... Ja nie wiem, co oni robią, oni jakieś mają dziwne ataki. Nie wiem, mylą mnie w ogóle. Nie wiem, on jakieś dziwne te ataki zadaje. Zadawał wcześniej. Dobra, teraz to ses. Za trzy lewy trzymać, ale... Szukaj kryjówkę. Trzeba się tu rozejrzeć. No, oni coś tu ukrywają, co? O, list jakiś był. Lista dłużników. Rico... No nic ciekawego. Miecz unikalny. Powoli te miecze nasze to są... No, średnie. Są na 11 poziom, więc... Więc faktycznie te miecze, które teraz zbieramy do ekwipunku, nawet jeżeli takie szare, powoli mogą być lepsze od tych moich wiedźmińskich. Na razie widzę, że nie są. Jednak wiedźmiński miecz, solidny miecz, ale no, myślę, że powoli będzie się to zmieniać. Weźmy sobie, zjedzmy wieprzowinkę i chodźmy tu zobaczyć. Ej, Rico. A to on się nazywa Rico. Czyli był dłużnikiem. Niedobrze. Żyjesz? To nasz kumpel jest. Nie dobijaj. Albo nie? Nie mam takiego zamiaru. Coś ty za jeden. A. Słyszałem jakieś wrzaski znowu. No to będzie kumpel. Już wszystko w porządku. Dobra, zaspoilerowałem. A może nie będzie w sumie? Nie wiem w sumie, czy będzie, czy nie. Najpierw pogadamy? Najpierw pogadamy. Widzę, że nie jest z tobą aż tak źle. W sumie nie pamiętam tej postaci. Wiem, co robi i kim on jest, ale... A jak myślisz? Zero spoilerów. Dobra, już nie cwaniakuję. Złapali mnie, bo sądzili, że jestem szpicem Bedlama. I masz dług. A jesteś? Tak jakby. Więc czego się tak jakby dowiedziałeś? O, skurwiel skumał się z Eredańczykami. Nie rozumiem dokładnie, o co chodzi, ale trzyma z nimi. I tyle. Nic więcej nie wiem. Uciekaj, posiedzisz tu? Czemu? Posiedzisz tu? Uciekaj. Uważaj na siebie. Ach, dzięki. Muszę zniknąć, dopóki się to wszystko nie skończy. Powiem Bedlamowi, że mi pomogłeś. Zgłoś się do niego, na pewno cię wynagrodzi. No. Ciekawe, czy Dijkstra wie o tym, że Junior dogadał się z Redańczykami. Honor złodzieja, ty. No dobra, zadanie poboczne to jest, tak? Chyba tak, pokaż. Zadania. Honor złodzieja jest na 9 poziom. W kasynie należącym do Skurwiela wiedźmin uwolnił z rąk oprawców niziołka o imieniu Rico. Oddzięczył się za... Król żebraków oddzięczył się za okazaną pomoc. Czyli to był jakiś szpieg tego, tak? Szpieg króla żebraków. Okej, bo na początku nie skumałem. Ale wydaje mi się, że... On jest kimś więcej niż tylko szpiegiem, no ale nie będę, tak jak mówię, nie będę spoilerował. Tutaj jest coś jeszcze do podniesienia? Nie ma, czysto. Idziemy odebrać nagrodę, daleko w sumie ta nagroda jest w miarę. Ale może będzie całkiem pokaźna. I mi się zwróci. Za nami jest fryzjer. Czy my chcemy iść do fryzjera? Nic nowego. Nie no, my wyglądamy taka petarda jest. Kompletnie nie musimy. Jak ściągnąć tą maskę? A tutaj mogę. O. Nie no, chłopie. To jest ten fresh look. Ja taki wujcio. No nie. Wuja Sławek. Coś takiego. Co
Bo Władysław bardziej, o. Wuja Władysław. No, bez kitu. Władysław wuja. No i to jest prawdziwy, zajebisty luk. Gdzie ja, kurczę, nie w tą stronę idę. Znaczy, no tędy też byśmy doszli w sumie. That's what she said. Ty, tu jest tyle świn? O kurde. Dzień dobry, dzień dobry. Najmocniej przepraszam za zaistniałe przeszkody, aczkolwiek muszę sobie pozbierać świninę, czyli wieprzowinę. Witam, a kota mogę usmażyć. O kurwa, mogę kota usmażyć. O, surowe mięso z niego, może być, dobra. Kurczę, powiem wam szczerze, że jeżeli byśmy poszli bezpośrednio do misji, to wydaje mi się, że byśmy byli na miejscu. A tak to jeszcze musi się wczytywać z moim genialnym dyskiem HDD. W końcu zmienię ten dysk, naprawdę obiecuję. Mówię tak już od 2 lat na tym kanale, że w końcu dysk zostanie zmieniony. No i kurczę, go nigdy nie zmieniłem. Nie wiem, jakoś mi żal wydać 500 na dysk. To skam, skamas. A tak stówka i zajebiście chodzi. Dobra. Oczywiście za taki terabajtowy, no mógłbym z 250 GB kupić i też by było chyba całkiem okej. Myślę, że jakoś... że jakoś by się to dało połączyć, spoko. Myślę, że 200, no 250 by było git, bo bym sobie trzymał gry po prostu na jednym. Jakąś jedną grę, którą aktualnie nagrywam. Jakieś pliki właśnie, które nagrywam, też bym na tym trzymał. I po prostu po zakończeniu nagrywania przerzucał na inny dysk. No i jakieś programy by lepiej chodziły, jak tak? Szybciej. Jakieś pliki do montażu też bym tam trzymał. Bo to też przeszkadza w montażu, że właśnie najgorsze jest to, kiedy montuję odcinek, że muszę strasznie długo czekać. Żeby tego. Żeby to się wczytało wszystko. Ty, a gdzie ja kurwa? Gdzie ja jestem? Ja muszę przecież do króla żebraku iść. Kurde, tu nie, to nie jest wejście, ty, jak mi to mapa poprowadziła? Trzeba znaleźć wejście do króla żebraków. No i wracając tego, strasznie dużo czekam, aż mi się wczytają pliki, kiedy montuję. I przez to zamiast montować coś, nie wiem, powiedzmy w 10 godzin, to autentycznie montuję coś w 20. Ale i tak, kurwa, dysku? Nie kupię, nie. Co? 200 zł? Skam. Kamas. No nic. To trzeba zainwestować. Chociaż w sumie ten 250 GB byłby chyba całkiem ok. Albo 500 GB, no to już dostałem za 200-300 zł, no cóż. To już jest git. To jest git. A to jest 250, no to z drugiej strony masz kolejne 2 dołożyć i już masz terabajtowy. Ale jak, 2 drożej? Co? Też idąc tam logiką, z drugiej strony tak bym kupił 2-terabajtowy, bym też tylko dołożył kilka stówek, już bym miał 2 terabajty. I ostatecznie bym zapłacił pewnie 3000 za dysk. Ciekawe, jaki jest maksymalny rozmiar dysków. Wydaje mi się, że takich SSD, wydaje mi się, że jest 10, znaczy maksymalny, no pewnie jest i 100 terabajtowy, nie? Ale chodzi mi w takim, powiedzmy do 2000 zł, to nie wiem, jaki możesz dostać dysk. 10 terabajtów? Jakiś najnowszy, najszybszy? Pik, 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 wkładasz chłopie 5 gigabajtów na sekundę. Wydaje mi się, że jest 10 terabajtów. W życiu to trzeba ryzykować, a nie się kurwa jebać. Dobra. Musimy porozmawiać z królem żebraków. Tak? Siemano. Często współpracujesz z czarodziejami? Strasznie jesteś ciekawski. A może sam rozglądasz się za robotą? Po prostu znam bractwo i wiem, że niechętnie brudzą sobie ręce. Słabo ich znasz. Ścigany i głodny czarodziej jest tak samo zdesperowany jak każdy inny człowiek. Nie wybrzydza i nie przebiera w zleceniach. Nowigrad jest miastem okazji do wykorzystania. Ty też powinieneś z nich skorzystać. Korzystam. Musisz lepiej dobierać sobie ludzi. Dlatego dawaj mi siano. Jedno zlecenie wykonano. Wykonane. Tak, się do wszystkiego. Kazałem mu wyjechać z miasta. Powiedział, że cię wynagrodzę, prawda?
Tak powiedział. Wiesz. Ile pitosu dostaliśmy? Czy w ogóle tu się 5 punktów doświadczenia? Solidny. Miecz. Pancerz. Okej. Zaraz zobaczymy co jeszcze, tylko sobie zaznaczę tutaj gdzie mamy iść, a mamy iść do... na ring? Na ring pójdziemy. Honor, słodzie, zadanie zakończone. No wątpię, że dostaliśmy... miecz, który będzie mi odpowiadał, że tak powiem. Raczej zadanie było na poziom 9. Więc i miecz najlepszy też nie jest, no. Na poziom 12 jest do kitu. A zbroja? No zbroja jest całkiem okej, okay. Będziemy mogli ją sprzedać za jakieś spokosiano. W sumie mam mega dużo tych runek, nie? Beku. I ocie krynca, 10 pomniejszych glifów runicznych. Tutaj kolejne 3. No mamy tych glifów, tych ulepszeń. Tych runek. Całkiem sporo. I dobrze. Lepiej mieć sporo. I później wybierać sobie jakie ulepszenie chcemy dodać. Jeżeli nie mieć. W zależności od tego, czy będziemy potrzebować na przykład jakiegoś ulepszenia na miecz, bo nie będziemy mogli sobie poradzić z potworem. Czy po prostu, jeżeli będziemy chcieli więcej troszeczkę bić, no to będziemy mogli wybierać i kłaść te runy bez żadnego problemu i bez żadnych wyrzutów sumienia, że tutaj marnowaliśmy runę wartą sporo siana. Nie wiem, czy by się nie opłacało bezpośrednio i znowu do tego znacznika, aniżeli tak biegać. No oczywiście, bo tu nie mam przez znaczników do teleportu, co ja odpierdalam. Dobra, chodź płotkęs. Ty mi się płotkęs przydasz. Będzie szybciej z tobą. 5 sekund dla widza zaoszczędzimy. Udamy się jeszcze na ring. To będzie chyba w miarę długa misja, tak z tego co kojarzę, to jest to w miarę misja długa. I będzie trochę trwała, więc myślę, że z 20 minut co najmniej nam to zajmie. Tak idealnie właśnie na zakończenie odcinka, także udamy się na ring, no i odcinek sobie zakończymy. No chyba, że to jednak nie jest ta misja. I się misja skończy w 5 sekund. Ale z tego co pamiętam, będę miał okazję nawet na tym ringu pokazać kilka różnych ciekawych rzeczy, aczkolwiek dalej już nie spoileruję. Witam z powrotem. Panów ochroniarzy. Nie znam cię, nie wpuszczę cię. Nie stój tutaj. No, kolejni. Lubię sobie pogawędzić z cieciami. Często dochodzimy do porozumienia. Ale dzisiaj nie mam cierpliwości. Dlatego albo mnie wpuścicie, albo wejdę na arenę, omijając wasze zwłoki. Widziałeś kogucika? Będzie nam groził tutaj. Nie strasz, bo się zesrasz. Andrzej Duda 2022. Słynny cytat. Odszukaj kryjówkę z kurwiela. Porozmawiaj z Dijkstrą. A czemu ty, co się dzieje? Czemu nie mam tej misji, że mam wejść do środka? A miałem w ogóle zamieszania kurwa nie robić. No właśnie, miałem nie robić zamieszania, chłopie, a ja pełne zamieszanie. Pełna zadyma jest. Bunt jak chuj robię. O, a tu co się dzieje? Czemu to są randomowych tyle wejść tu jest? Wchodzę sobie do jakiegoś randomowego domu, chłopie, i mogę skraść ich. Że im się chciało to robić. O kurde, ale fajne. Fajną figurkę macie, wariacie. To jest niemożliwe, randomowy dom. Jeżeli nic tu nie znajdę z wiedźmińskiego cechu albo czegoś takiego, to nie wiem, kurwa, po co oni ten dom zrobili. Spowalone. Czy pewnie to mają jakiś schemat i tylko kopiuj wklej, no ale styl, nie? Styl musieli zobaczyć, czy nie ma błędów, ewentualnie zedytować to.
dodać jakieś przedmioty w szafie, tak, nowe. Tam stare, ale edytować na przykład. A jest tu może. Tak, wydaje mi się, że tu jest jakby przejście. Tak, że to jest dom, do którego jeszcze kiedyś zajrzymy, no. To jest szpital. To jest szpital? Bo tu jest... O kurde. Pacjent. A wiesz, wciąż widać, że miałeś kiedyś złamaną prawą nogę. Czyli to jest miejsce, które zwane jest tak zwanym szpitalem. A widzisz, czyli okradłem szpital. No nic. Happens to the best. Czyli jednak tutaj kiedyś zajrzymy. Będziemy mieli okazję tutaj przyjść. Natomiast ta okazja nadarzy się dopiero w dodatku, czyli czeka nas jeszcze trochę fabuły głównej przed nami. Czeka nas trochę fabuły głównej przed nami? Co ja powiedziałem? Nie wiem, jakieś dziwnie to powiedziałem. Ty, zgubiłem się, nie. Nie no, miałem iść tego. O kurde, co ja robię właściwie? Czemu tu jest coś zaznaczone tu na przykład? O co tu chodzi? Siemanu. Ja nie rozumiem, o co tu chodzi, naprawdę. Zgubiłem się, tak, no że tu jest szpital, to wiem, dobra. Szpital, tak. Tylko ja tędy nie przyszedłem. Tam jest płotka. A czyli to było gdzieś tu i w lewo, o. Od razu będą mieli... Od razu przy szpitalu i zabiliśmy, więc... Będą mieli mniej roboty tutaj. Ze sprzątaniem. Od razu na miejscu mają zwłoki. Mogę przeanalizować, posprzątać. Fajnie. Mniej roboty. Dobra, a czemu oni mnie tak od razu zaatakowali? To jest moje pytanie. Wydaje mi się, że... Skąd oni niby wiedzieli, że jestem złym, a ci goście na przodzie mnie nie wpuścili. Bez sensu. Szkoda, że zamieszanie robię. Miałem to zrobić po cichu, kurwa, ale nie mam pieniędzy nawet, żeby im zapłacić. A w znaki nie inwestowałem. Żeby ich tutaj przekonać znakami. No nic, miało być po cichu, wyszło kurwa. Wyszło tak samo, jakbym wziął moich tamtych ziomków, krasnoludów. Bym się... No nie, no kurwa. Było robić ganga z krasnoludami, łatwiej by było. No kurde. Sporo zadał tym bełtem. No, ja bym się nawet teraz specjalnie, kurczę, cofnął i wrócił tu z krasnoludami, ale mi się nie chce. By mi trochę pomogli. No dawaj, atakuj. W sumie, kurwa, jakie ataki, masz akcji, chłopie, oszołomienie. Pach. Dawaj wszystkie rzeczy, jakie masz, ile mam, o kurde, miejsca w ekwipunku. Mamy niedużo, 35 gigabajtów, 35 kilogramów. Ostatnio na kilogramy powiedziałem gigabajty i na gigabajty powiedziałem kilogramy. Gdzie my chcemy iść? Prosto w lewo? Nie, w lewo jest chyba zamknięty zaułek. O kurwa! Ty! I co jest grane, ty? Ja tu mam sami ich pokonać? Dobra, słuchaj. Synek, słuchaj mnie. Nie ma takiego bicia, powiedziałem, tak? Jod się kręca, no przecież... Przecież za dużo ich, no. Dobrze, że wszyscy z łuku strzelacie, żebym mogę was teraz rozpierdolić. Dobra, uniki. I to dostałem damage na uniku, nie? Nie mogę nic zrobić. Spamiłem spację jak pojebany. Po prostu postać mi się zbugowała i rola nie zrobiła. Tylko zrobiła chyba rola w miejscu. Mam takie wrażenie. I zginęliśmy. Kurwa, sporo ich. Przydałaby się tutaj ekipa pana krasnoluda. By było łatwiej. Może jak się zrespimy... nie w środku, tylko save już będzie na zewnątrz, z powrotem będę musiał tą drogę przechodzić. No to wtedy pójdę po krasnoludów. Gardło mi boli, cholipka. Kusiem tabletki do ssania jak... Jak cukierki.
Chociaż teraz jeszcze nie jest źle. Jak byłem młodszy. Jak byłem młodszy, to pamiętam, że jadłem dosłownie jak cukierki. W sensie jadłem trzy naraz. I tam jest napisane, że można, nie wiem, trzy maksymalnie dziennie zjeść. Jak chłopie, trzy to brałem na raz. Takie, nie wiem, 30 tabletek kurczę na raz jadłem. Mam nadzieję, że nie zawierały jakieś pojebane rzeczy, jak kodeina na przykład. Ja nawet nie wiedziałem, że takie, wiesz. Byłem mały byłem właściwie. Nie znałem za bardzo konsekwencji takich działań. A konsekwencje mogą być kurczę całkiem spore i niebezpieczne. Kiedy jemy tyle tabletek leku. Mi się wydaje, że tabletki do ssania to jest lek chyba, nie? Czy suplement diety? Nie wiem. Dobra, może pójdźmy... Dobra, nieważne. Chciałem najpierw iść w prawo i zobaczyć co tam jest, ale widzę, że... Dobra, wiesz co, z czego ci przypierdolę? Skusy. O! Pa! 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 Dobra, pa! 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 Dobra, nie no, bo będziemy to 10 lat, kurwa, robić. Ewakuacja. Szkoda, że jest tu ciemno. Użyjmy kota, nie? O! No i tak... O kurwa! Ty, jest was więcej niż nawet sądziłem, że was jest. Co jest, kurwa, grane w ogóle? O kurczę, blaska, dobra. Gdy to my się tu musimy przygotować, nie? Nie ma takiej możliwości, tutaj trzeba wykonać gruntowne zmiany, co najmniej. Ulepszona czarcia purchawka, tutaj muszę zacząć petardami rzucać, bo jest... Bo jest ich sporo w jednym miejscu. Weźmy sobie odwar. No i co? Sruz petardy, nie? Jeszcze raz, pyk, sruz petardy. Jeszcze raz, sruz, cyk, petardy. No nie dają, kurwa, dużo te petardy, niestety. Kurczę blaska. A bo ja je muszę podpalić, wtedy one wybuchną. Czekaj! O! Igni, igni! Gerward! Igni! Igni! To wybuchnie! Dobra, nie stałem w tym gazie w sumie. Kurwa, igni mnie rzucić. Bunward. Dobra, jest git, nie mam już tych. Ja już peta, szybka podmianka, kurde, że to trzeba robić. Że to trzeba robić ręcznie, to... Strasznie mnie to denerwuje. Zamraża przeciwników? O, czyli fajnie. Ja wpierdalamy się w ten gaz? Nie, niech oni się tu wpierdolą w ten gaz. Chodź, chodź, chodź. O, zatruty! Chodź, 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 wariacie. Chodź, 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 wchodź w ten gaz, no. O kurde, już nie ma gazu. Dobra, północny wiatr. Sobie na pizdę rzuciłem, bo jestem debilem. O kurwa, jak to zajebiście wygląda, co jest grane, nie? Ale zajebista petarda, co jest? Szkoda, że mam kota, nie? Ale to ładnie wygląda na pewno. Północny wiatr, czekaj, zobaczymy aż kot zejdzie. Pokaż. No kurde, fajnie to wygląda, nie? Północny wiatr. Zajebiście dla mnie, nie? Mega fajnie to wyglądało. Sporo ich zginęło już, także to jest dobra informacja. Petardą cię, kurwa. Ja się teraz nie wyjebę. Dobra, są ogłuszeni, ogłuszeni są. Chłopy w szoku, chłopy w szoku. Kurwa. Ale za dużo to ta petarda nie dała mi. Do pizdy ta petarda była. Quen. Czy ja mam jedzonko? Mam jedzonko. Mam też jaskółeczkę. Ale nie możemy tej użyć, bo dostajemy damage od tego, że... od zatrucia eliksirami. Powinno być tak, że tym więcej eliksirów wypijemy, tym większą mamy odporność na eliksiry. Jak w prawdziwym życiu, nie? Tym częściej na przykład, nie wiem, będziecie rządzić pszczoła, jeżeli oczywiście nie masz tutaj uczulenia. No tym bardziej będziesz na nim odporny, na ten jad, nie? Będziesz mógł więcej przyjąć. Tych ugryzeń, ugryzeń pszczoły. Kurde, powiem wam tak, z tego co pamiętam, powiem wam ciekawostkę. W Wiedźminie było tak, że mogłeś tutaj przyjść
Mogłeś tutaj przyjść i zadymić, nie? Mogłeś tutaj przyjść i poddymić, z tego co pamiętam, i wykonać jakiś turniej bokserski. Ale niestety przez to, że my tutaj wjechaliśmy na pełnej kurwie, niestety nie dowiemy się, co by się zadziało, jeżeli byśmy nie wjechali. Ale chętnie by... Polecam w ogóle sobie zobaczyć na YouTubie i chętnie ja też zobaczę sobie na YouTubie, co by się wydarzyło, gdybyśmy nie wjechali tutaj na pełnej, tylko po cichu zapłacili im pieniążka i czy nie wygralibyśmy czasem więcej tego pieniążka, tak szczerze mówiąc. Bo coś mi się kojarzy, że tak by było. I też możliwe, że jakbym wszedł do kasyna, to by, słuchajcie, się okazało, że w kasynie też można wygrać pieniążka, nie? I zagrać w kości, tylko że ja kurwa rozjebałem kości swoim mieczem. Niestety, sobie nie pograliśmy. A mogły być tam jakieś fajne rozgrywki. Polecam sobie zobaczyć. Myślę, że na pewno ktoś dodał film. To by było gdyby nie rozpierdolił wszystkich gości uskurwiela juniora. Chociaż szczerze mówiąc, znając lore giereczki, powiem wam szczerze, że zasłużyli na to. Zamknięte potrzebuje klucza. O, klucz i kora. Tu se ktoś siedział, kurde. Tu na pewno było jakieś fajne rozmowy i fajne fabułka, no. Wiadomość od Igora. Jako że powstało ostatnio trochę nieporozumień na temat depozytu i zupełnie niepotrzebnie przelano trochę krwi, pragnę was uspokoić. Słuchajcie, tabletka mi się... O. Wszystkie pieniądze leżą bezpiecznie w schowku w korytarzu wiodącym na arenę z górnego poziomu. Wystarczy odwrócić się plecami od kraty i spojrzeć na przeciwległą ścianę. Tam znajduje się skrytka. Skrytka znajduje się w korytarzu wiodącym na arenę z górnego poziomu. Wystarczy odwrócić się plecami. Górny poziom. Dostań się do schowka. O, będę miał zaznaczone? Będę, dobra. Myślałem, że będę musiał to jakby rozkminić moim mózgiem. A tu Gerwar za mnie, widzę, rozkminił. A to jest w sąsiadującym pokoju chyba. Czyli tam, gdzie byliśmy wcześniej, tak? Chyba tak. Dobrze, tak, gdyby nie Gerwar, to bym w życiu tego kurwa nie znalazł. To gdzieś tu jest, tak? Tylko to miało być na górnym piętrze, a nie na dolnym. Coś mi tu nie gra, wiesz? Dostań się... O! Ale chyba jednak gra. Albo nie? Zgaś, podpal? Nie rozumiem. Podłoga jest porysowana od przesuwania drzwi. Za tą ścianą coś powinno być. No. Też mi... O. Też mi się tak wydaje. Trzeba było poczekać, aż Gerwar to powie. Poka, ile tam mają złoto? Cały skarbiec mają. Fiolka. Tak, stara owcza skóra. Właśnie o to chodzi. Tak jest. Butla wody. Rękawice myśliwskie. 36 nowigradzkich koron. Przecież oni mieli... Kurczę, dochód 38 tysięcy koron z kasyna. Od skurwiela juniora. Król Radowid nie jest zadowolony z twoich poczynań. Miałeś pozbyć się pozostałych członków tak zwanej Wielkiej Czwórki. Tymczasem oni nadal żyją i wiedzą o twoim udziale w zamachu. Nie taka była umowa. Póki co rozejrzyj się, zaszyj się w miejscu, które ci wskaże ci dostarczyciel tego listu. I nie wychylaj się. Król ma nadzieję, że animozje między członkami Wielkiej Czwórki dokończą dzieła, które zacząłeś i spartaczyłeś. Szukaj kryjówkę. A, to wszystko? Już po całej arenie, tak? Już po wszystkich bicia się. Musimy bezpośrednio teraz udać się do kryjówki skurwiela juniora. Szkoda widzowie, bo ja pamiętam, że jak grałem wcześniej, no to my spotkaliśmy skurwiela juniora tutaj, nie? Pamiętam to jak dzisiaj. Piękne to było spotkanie, no. Wyszliśmy tutaj i spotkaliśmy skurwiela juniora. Siedział jebany i coś zaczął do nas gadać, no. Także minęła nas niestety fajna interakcja, którą spartoczyłem przez to, że...
No przez to, że postanowiłem wbić tu na pełnej K. Happens to the best, idziemy dalej. Mamy godzinę i 5 minut odcinka. Wydaje mi się, że to jest wystarczające w sumie jak na odcinek. Nawet wydaje mi się, że więcej niż wystarczająco. To jest kurczę, solidna ilość minut do oglądania. Więc widzimy się jutro w następnym odcinku. Możecie z lajka zostawić, komentarz, suba. Byłoby mi bardzo miło. Słuchajcie, jeszcze raz dzięki. No i ten, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się jutro. Wpadajcie na Twitcha, Instagrama, mój drugi kanał vlogowy.